Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Spotykamy się i modlimy przed obliczem Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, dzieląc się nawzajem tą samą wiarą, wspólną nadzieją i jedną miłością. Drodzy bracia i siostry, bądźcie przepełnieni miłością w sercach, nadzieją na pokój na Ukrainie, w Polsce i na świecie. Niech towarzyszy Wam miłość i wiara. Niech zwycięży życie nad śmiercią, dobro nad złem, światło nad ciemnością, a wolność nad niewolą. Panno Święta, co jasnej bronisz Częstochowy i w ostrej świecisz bramie, Ty, co gród zamkowy Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko do zdrowia powróciłaś cudem. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiamy Cię, Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w ostrobramskim obrazie. Upadamy na kolana przed Twym świętym wizerunkiem. Błagamy Cię pokornie, zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła, całą siebie, naszych bliskich, kapłanów i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umocniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całej ludzkości, abyśmy wszyscy zjednoczeni w miłości budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich. Miłościwa Matko, otwierasz przed nami swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią, z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, za swoim wstawiennictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz serca Twojego Syna. Niech to serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen. Niech Wam i bliskim towarzyszy Boże błogosławieństwo, za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia niech Bóg uczyni owocnym wasze życie i otworzy wasze serca, byście umieli słuchać Jego słowa i je wypełniać. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczenie intencji i próśb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże!